Udało się. Wyłączyłem nagrywanie, od razu pojawiła się rakieta. Skasowałem od razu tamten portę. Ale wyjebanie duża jest. Naprawdę się do nieba sięga. Ten, kto to robił, szacunek. Naprawdę mam duży szacunek do tej osoby. Jest tam wejść. Podchodząc do niej, mam lagi. Ktoś albo był bardzo cierpliwy, albo ma komputer za sam. Ale jest sposób na to, wiecie? Robimy to od razu. Będą schody mojego krasnala. Wejdzie tam, jest przysmawa. Jeszcze mogło być wyżej. Mam lagi trochę, ale spawamy sobie tą rakietę. Mamy spawarę, więc wchodzimy pod spód. Kurwa, za taką barwę, żeby tylko złapać i przysłuchać. Mam 10 FPS-ów. Wejdzie, bo nie widzę schodów. Spawaj! Już jest dobrze, no. Dobra, poczekamy chwilę. Cierpliwość popłaca, nie? Jezu kiber, patrzcie jakie wejście. Teraz takie wiecie, to przejście po tym mostku, nie? Tak dumnie tam. Młotkiem. O kurwa, kto włącza takie coś? Dymi. I teraz nie wejdę. Da się wyżej wejść. No to zrobię spokojnie. Wiedziałem, że wejdę, to wejdę. Gdzie jest kiber?
Kurwa! Trzy razy spadłem już. Dobrze liczę? Ale udało mi się most zrobić. Wchodzimy w końcu do rakiety. Już nic nie wciskam. Włączymy rakietę. Koniec życia. Odłączyłem rakietę. Która jest sterująca? Do not enter. Nie wciskać. Dobra, pobawmy się chwilę. To jest najdalsza kamera. Poza chmurą. Nie wierzę. Tak źle ta kamera. Nic nie działa. To jest odłączenie, jak gdyby. Idziemy wcisnąć ten przycisk. Idziemy naprawić. Te nie dmuchają, tylko tamte. Bo jest chyba nieodczepowany dzień jeszcze. Powiedziałem, że w tym odcinku polecę. Dobra, tu jest wszystko. Tu się samo zamyka wszystko. Gdzie jest ten przycisk? Działa. Jesteś. Nic co nie robi.
A, tak, to się będzie. Tutaj. Dobra, już teraz jak się nie unosi, coś jest uszkodzone. Gdzie tu się źle otwiera? Jak on ma polecieć? Patrz. Sorry. Możemy pomachać rakiecie. Mojemu komputerowi również. Jak płynnie odleciała? Pięknie, prawda? Ten dźwięk. Ja myślę, że już doleciał do końca, myślicie? Tak. Kasujmy to. I w następnym odcinku ściągnąć te rakietę na ziemię. Sam. Jeszcze nie wiem jak.